Zobaczcie, jaki stary domek. Piec już rozwalony. Ale nadal fajnie wygląda. Spinki pod garnitur i okularki. Tutaj mamy całkiem fajny kredensik. Typowy mebel perelowski. Szkoda, że piec jest zniszczony. Stare łóżko. Zobaczcie, że podłoga przegniła. Trzeba uważać. Tutaj coś w rodzaju chyba komórki. Stare ubrania. Tu nie wiem do czego służy. Jest troszkę ciuszków. Pamiętacie takie wałki jeszcze? Malowało się nimi ściany, dodając im niesamowite wzory. O, odważniki. Zobaczcie. Mosiężne. A tutaj? Na dowód osobisty. Szafa wypełniona ubraniami. Panuje tu niesamowita wilgoć, przez co wszystko spleśniało. Może kapelusze stare. Jakieś papiery. Nic konkretnego. Regał na książki. Ciekawe, co to za książki. Garnki emaliowane. O kurde. Bardzo zły stan jest tego. Bardzo zły stan tego domu. Idziemy zobaczyć dalej. O. Dobry. Dziś coś się. Słucham? Dzieje się coś. Nie, w porządku, wszystko jest okej. Jestem bezdomny, bo... No. Cóż panu powiem więcej? O, tak to bywa, nie? Nie zamarznę, mam kołdrę. No, dobrze, że pan ma gdzie mieszkać w ogóle, no. Bo... No, dobrze, że to jest przejęte. Ja opuszczone obiekty odwiedzam. Tak? No, nagrywam filmy różne. Aha. No. Wie pan, ja muszę gdzieś mieszkać, bo ja nie mam już nic, proszę pana. Ani domu, ani rodziny, w ogóle nic. No to a jak od jak dawna pan jest ten rok bezdomny? Czasu. Rok czasu? Tak. I rok czasu tutaj mieszkam. Tutaj rok czasu? Tak. O kurde. A to pierwsza zima, czy już była zima? No, wcześniej była zima, no i teraz druga, nie? Tylko, że co to jest za zima? To nie jest zima, proszę pana. Co to za zima, proszę pana? Nie, no teraz jest trochę lepiej. To w zasadzie dla bezdomnych to jest lepiej, nie? Bo nie ma takich ostrych zim już teraz. No o to już chodzi, nie? No.
A masz, prawda, takie opustoszałe domy, tak? Tak. No chodzę, różne obiekty odwiedzam. No nieraz właśnie trafiam na ludzi, którzy mieszkają w takich miejscach. Przypana, jak ktoś nie ma innego wyjścia, no, na przykład, kołdrę mi dali z pomocy społecznej. No. Bo tak, koc mam pod sobą, więc kurtkę mi dali, ubrać mi się dali. No to, proszę pana, to co więcej powiem. Taka jest reguła i zasada. No to tak jak wszędzie, no spotykam wielu. Muszę sobie dać radę sam, no, bo nikt mi nie poda ręki, proszę pana, taka no, jest rzeczywistość. No takie są realia w tych czasach, tak, nie? No. Święta idą, to też będę musiał jechać, prosił też o paczkę, no bo jakby nie było, żeby cokolwiek sobie zjeść i tak dalej, panie. No cóż powiem więcej. Taki jest mój żywot i taki jest i będzie, nie? Ja sobie zapiszę ten adres, jak będę tędy przejeżdżał, jakby to, pan mi to, coś mogę podrzucić. Jakby mi pan właśnie kiedykolwiek, cokolwiek przywiózł, czy jedzenie, czy nawet, można powiedzieć, coś z odzieży, przede wszystkim, czy w ogóle cokolwiek pan użyczył, to będę wdzięczny. No. Taka jest prawda przy panu. Okej, okay, dobra. Ja pracując, widzi pan, uczciwie 22 lata na kombinacie, tutaj na Hucie Sędzimira, straciłem wszystko. Straciłem robotę, bo doszło do wypadku, bo jestem poszkodowany przez wypadek. Mam uszkodzenie lewego ciała całe. O kurde. I powiem panu, ten, co mnie potrącił, uciekł z miejsca wypadku. Aha. Więc postępowanie umorzyli sobie od tak, nie? Zwolnili mnie nie dyscyplinarnie, tylko dali mi wypowiedzenie 3-miesięczne i 3-miesięczne wynagrodzenie. No. I dziękujemy panu. I na razie. Tak, i było koniec po pracy. A to nie ma pan żadnej rodziny, żeby tam do kogoś się ten zatrzymać? Nie mam. Nie. Co panu powiem, ojca, matki nie mam. No. Kuzyna, brata nie mam. Mhm. No, praktycznie i teoretycznie to ja zostałem sam. A tu właściciel się nie czepia, że ten? Nie, chyba mnie jeszcze nie widziałby pan. Aha. A lepiej niech mu pan nie zdaje, dobrze? Nie, no gdzie? Nie ma takiej opcji w ogóle. Zresztą, wie pan, krzywdy nie robię, nie? No, wiadomo, o co chodzi. No. To, że się prześpię, to, że sobie pojadę po jedzenie na Nitra czy na schabisko, bo tak muszę, no to co ja mówię, jaką szkodę mu to robię? Nie, no tu nawet powiem tak, że jest lepiej, bo nie dewastują. Tak. Bo nieraz, ja wiem, ja odwiedzam obiekty różne i odwiedzałem takie, których naprawdę mieszkają bezdomni. Ja tutaj zaszłem i to, co tu wygląda tak, to już tak tu było. No, ja domyślam się, no bo to nie jest nowy dom, nie? No to wiadomo, że to już przeszło. Ale najważniejsze jest to, że dach nie przemaka. Tak. No. I jako tako jest głowa nad dachem i wie pan, i co będę więcej mówił, nie? Że tak powiem, palić nie mogę, bo ja nie wiem, czy ten pies nawet funkcjonuje, czy nie funkcjonuje. Kaflok. Ale ciężko powiedzieć, nie, bo on jest cały rozszczelniony, to nawet jakby pan zapalił cokolwiek. Wiem, to jest przestrzeń. Wiem. No, a szafa? A szafę demontowali. No, przewrócili wszystko. Tak, do góry kołami. Nie ma pan nic przeciwko, że opublikuje ten film? Nie. Nie? Tylko, że mnie pan nie opublikuje. Mnie go nie wtrącił. O, tyle mogę powiedzieć. Co? Po prostu twarzy, tak? Żeby nie było widać. Tak. Dobra. No nic, myślałem, że tu będzie więcej wyposażenia, że będzie duży. Ale ten obok jest zamknięty dom, tak? Ten obok tutaj. No. Tamten jest zamknięty, bo tamten jest do sprzedania, to jest dom. Aha. Prywatnie tego właściciela. No, rozumiem. Dobra, to nic, no ja idę dalej. Jak będę tędy przejeżdżał, to może wpadnę gdzieś tutaj. Może mi pan powiedzieć, która jest godzina w ogóle w tej chwili? W tej chwili? Bo nawet nie wiem. Nie mogę dać. 12:42.
czyli za 15 pieszo, tak? Tak. Dobra, no jeżeli to nic. Jeżeli będzie pan tutaj gdzieś dobra. W pobliżu, jestem dobrym człowiekiem, pan, naprawdę. A że wylądowałem tak, jak wylądowałem, to... Moja wina, tylko można powiedzieć, mogę być też, że nie jestem bezwinny, ale w większości wina pochodzi z wszystkich innych stron. Tak. No rozumiem. Naprawdę. Pan zakupi gdziekolwiek, jakiekolwiek jedzenie, okay. To i tak będzie dobrze, proszę pana, bo mi szczególnie chodzi o jedzenie, bo no cóż, jeść trzeba przede wszystkim. No, wiem o co chodzi. No tak odświetnie, jak pan zrobił, okay. Po prostu. Dobra. Na razie ja lecę dalej. Dzięki. Dzięki. Na razie, trzymaj się. Dzięki, wie pan, tylko. No pewnie, pewnie. Okej. Okay. No to się porobiło. Okazuje się, że od roku mieszka tutaj bezdomny. Zobaczcie, w takiej chacie. Dowiedziałem się też, że obok dom jest na sprzedaż. I raczej nie wejdziemy do środka. Tu są jeszcze jakieś magazyny. Czy może nawet bym powiedział lewiki, komórki. Dobra. Zawijamy się stąd i trzeba będzie któregoś dnia podjechać tutaj do tego pana i przywieźć mu jakiś posiłek ciepły. Ja już to zorganizuję akurat. To już na mojej głowie. Oczywiście postaram się wam pokazać to wszystko. A teraz muszę uciekać. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia.